bracia i siostry. Cieszę się bardzo, że was widzę. I mam nadzieję, że wam nie spowszedni, ale powiem wam, że was kocham bardzo. I tak się rozejrzę jeszcze, żeby każdy z was, do każdego z was to dotarło, że to nie jest tylko do wybranych osób, ale do wszystkich. I chciałem wam powiedzieć, jako że jesteśmy, słyszeliśmy świadectwo, ja też chciałbym się podzielić takim krótkim świadectwem z mojego życia. Osobiste jest to takie przeżycie, że tak powiem, także nie wykorzystajcie tego przeciwko mnie. Już kilkanaście będzie na pewno lat temu. Może jeszcze inaczej, jeszcze od początku. Często mamy problem z kochaniem ludzi, którzy nam zrobili jakąś krzywdę albo w jakiś sposób nadepnęli nam na odcisk. I w moim życiu mój tata dosyć mocno rozabiał w naszej rodzinie. Nie wchodząc w szczegóły, w momencie, w którym byłem chyba w technikum, w pierwszych klasach, wyprowadziliśmy się całkiem, jakby rozeszły się nasze drogi. I te kontakty nasze były takie bardzo sporadyczne. To znaczy, czasami tam wpadałem do taty, ale to takie były, no nie było jakieś, nie było za bardzo, w ogóle nie było relacji. Ale pamiętam, była kiedyś taka wizyta moja u niego, chwilę żeśmy pogadali. I pamiętam, jak żeśmy się żegnali, to przytuliłem mojego tatę. I on się wtedy tak wzruszył. Dokładnie nie pamiętam, co mi powiedział, ale jego słowa brzmiały mniej więcej tak, że ty naprawdę kochasz Pana Boga. I powiem wam, że jak patrzę teraz z perspektywy, mój tata już nie żyje jakieś 11, 12 lat, dokładnie nie pamiętam, to widzę, że przebaczenie, które gdzieś w środku musiało się we mnie zadziać, było swego rodzaju decyzją, która była bardzo trafną decyzją, myślę, na pewno inspirowaną przez Ducha Świętego, bo tak po ludzku to ciężko byłoby. Ale widzę, że to było błogosławione, dlatego że uwolniło mnie to od wielu rzeczy. Tak jakby w perspektywie coraz bardziej to widzę i myślę, że to jest ważne zawsze, żeby przebaczać. I ta miłość też była decyzją. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że w ostatnim czasie na pewno wiecie, że mówimy o Duchu Świętym dużo i wiemy, że jednym z owoców Ducha Świętego jest miłość. Tak? To jest właściwie pierwszy w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, 22 wersecie apostoł pisze, że owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość i tak dalej. I miłość jest owocem Ducha Świętego. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli jeszcze teraz na pierwszy list do Koryntian i rozpoczęli, to jest taki dłuższy fragment, ale rozpocznijmy od wersetu 31 rozdziału 12. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział i werset 31. Pozwolę sobie jeszcze pomodlić się. Ojcze kochany, dziękujemy Ci za to, że Ty w swoim słowie przekazałeś nam wszystko, co jest nam potrzebne. Dziękujemy Ci za to, Panie Jezu, że Ty dałeś nam też przykład, jak mamy żyć, jak mamy Ciebie naśladować, Ojcze. Dziękujemy Ci za to, że dzisiaj nam dałeś tą chwilę, kiedy możemy się wsłuchiwać w Twoje słowo, Ojcze, i prosimy Cię, aby nasze serca były otwarte na to, co Ty chcesz wkładać w nasze serca.
co Ty chcesz robić w naszym życiu, abyśmy nie odeszli, nie zapomnieli, ale żebyś na trwałe coś wpisał do naszego umysłu, do naszego życia. Tobie oddajemy ten czas. Amen. Oczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski. Ja wam nawet wskażę drogę najwspanialszą. Biblia Gdańska mówi jeszcze doskonalszą, tak? I 13 rozdział od 1 wersetu. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. I jakiś czas temu, kiedy tak rozmyślałem, modliłem się, to przypomniał mi się właśnie ten werset. I tak sobie zdaję sprawę z tego, że czasem faktycznie jestem cymbałem. I wie, znaczy nie chcę, żebyście mnie zrozumieli, bo tak się czasami mówi, nie? Jesteś cymbałem. Ale jakby w kontekście tego fragmentu, tak, że apostoł mówi, chcę tutaj nam przekazać, że choćbyśmy posiedli wszystkie języki, tak, ludzi i aniołów, i wydawali słowa czy głosy, to bez miłości to jest po prostu dźwięk. Po prostu dźwięk. Bez znaczenia. Tak jak... I on myślę, że użył specjalnie tego przykładu, bo tam chyba w oryginale jest po prostu jakiś miedziany, taki jak, bo to było opisane do Koryntian i znali te wszystkie zwyczaje pogańskie i ten obraz był bardzo dla nich, myślę, wyraźny, ale my też myślę, że potrafimy to zrozumieć, że sam dźwięk nie niesie ze sobą żadnego przesłania i nie może być ani dobry, ani zły, ani przekazywać jakiejś treści. Jeśli to jest po prostu dźwięk, no to on nam nic nie mówi, do niczego nie wnosi. Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, także przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Wielu ludzi chce wiedzieć dużo, tak? Uczą się, robią kursy, szkolenia, doświadczenie zdobywają. My też, jako osoby wierzące, chcemy coraz lepiej poznawać to, jaki jest Bóg. Chcemy, żeby nasza wiara była coraz większa. Chcemy, i to jest bardzo właściwe, też prorokować. Ale czytamy, że bez miłości byłbym niczym. Czyli bez miłości to wszystko nie ma najmniejszego znaczenia. I ja teraz chciałem to podkreślić. Nie chcę, żebyście mnie też źle zrozumieli. Ja nie twierdzę, że teraz mamy popadać w skrajność, bo widzę to czasem w sobie i wiem, że to jest tendencją nas jako ludzi, że lubimy popadać w skrajności, że jeżeli słyszymy, że skoro bez miłości nie ma sensu zabiegać o dary, no to ja teraz w takim razie się skupiam na miłości, jak nie będzie takiej, wiecie, doskonałej miłości, to w takim razie wszystko teraz ma iść na bok. Nie. Apostoł Paweł mówi nam wyraźnie, dlatego przeczytaliśmy jeszcze ten werset wcześniej też, oczywiście gorąco pragnijcie, tak? Czy starajcie się usilnie, mówi Biblia Gdańska, o większe dary łaski. Ale ja wam wskażę jeszcze doskonalszą drogę. Czyli apostoł chce coś to powiedzieć, że to wszystko, co ma dla nas Duch Święty, języki, proroctwa,
tajemnice, które możemy przez niego pojmować, to wszystko jest coś, co powinniśmy usilnie, tak? Starać się o to usilnie, wyrywać jakby nawet, można powiedzieć. Ale nie możemy zapomnieć o tym, co jest w tym najważniejsze, czyli o miłości. I choćbym po części, trzeci werset, rozdał swą całą własność i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. To znaczy, że nawet jeśli bym się tak poświęcił, że wszystko, co zdobyłem w swoim życiu, wszystko, co mam, co jest moje, oddał, rozdał, chciał coś dobrego z tym zrobić, tak? Czy to ubogim, czy na jakieś dobre cele, choćbym swoje ciało też poświęcił, czy to w jakikolwiek sposób, czy to nie dając się jakimś rzeczom złym, czy to skupiając się na jakiejś służbie, czy na czymkolwiek, do czego może być użyteczne to, kim jestem, to bez miłości nic bym nie osiągnął. I dlatego, to jest oczywiście moja interpretacja, możecie się z tym zgodzić albo nie, ale dlatego apostoł Paweł pisze, że pragnijcie większych darów łaski, czyli o lepsze dary, tak Biblia Gdańska mówi, się starajcie. I tak jakby wyszczególnia te dary, które są lepsze, a które są mniej lepsze, nie chcę powiedzieć gorsze, o które się mamy starać. I szczególnie tutaj podkreślę dar prorokowania, dlatego że te dary, które służą, to później na kolejne rozdziały o tym mówią, że te dary, które służą zbudowaniu zboru, to są te dary, które są inspirowane miłością. Czyli nie staramy się o dary Ducha Świętego tylko i wyłącznie po to, żeby, wiecie, zbierać odznaki, nie? Bo też tak możemy do tego podejść, nie? Że to po prostu jest jakaś lista, powiedzmy jest ich tam 9, tak? I teraz ten mam, ten jeszcze nie mam i mam tutaj jakieś takie odznaki, jestem, wiecie, wyposażony, tak? Jak zbierają skauci, zbierają sprawności. Możemy tak do tego podejść, ale nic w ten sposób nie osiągniemy. Czytamy też w Słowie Bożym, że będą tacy w dniach ostatecznych, którzy będą mówili, że prorokowaliśmy w Twoim imieniu, wypędzaliśmy złe duchy, a Pan Bóg im powie, nie znam was. Dlatego tak istotne, myślę, jest, żebyśmy, pamiętając o tym wszystkim, mieli w głowie, w sercu tą informację, że bardzo ważna w tym wszystkim jest miłość. I od 4 wersetu możemy czytać różne przymioty, tak? Miłość, jaka jest miłość, że jest cierpliwa, postępuje uprzejmie, nie zazdrości, nie wynosi się, nie nadyma. I myślę, że jakbyśmy sobie tak uczciwie zrobili, ja sobie zrobiłem taką listę, jest ich tutaj tych rzeczy na pewno kilkanaście, no to powiem wam, że tak patrząc na to, tak choćby nawet z grubsza, nie analizując, to myślę, że jeszcze dużo mam do zrobienia. Żeby nie być porywczy, nie chować urazy, korzyści własne nie szukać. Jest tego tutaj dużo. I myślę, że sami też nie poradzimy sobie z tym, bo tak jak wiele rzeczy w naszym życiu zostało zaprojektowane tak, że jest możliwe tylko we współpracy z Duchem Świętym. I myślę, że tylko jeżeli damy Jemu możliwość działać w nas, pracować w nas, to będzie to możliwe. Mamy tutaj też
Mamy tutaj też informację o tym, że miłość zakrywa, wszystko zakrywa od 7 wersetu. Wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, od 2 do 3 wersetu, apostoł Paweł pisze: zawsze dziękujemy Bogu za was, czyniąc wzmiankę o was w naszych modlitwach, nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości i wytrwałość w nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie przed Bogiem i naszym Ojcem. I chciałem zwrócić uwagę tutaj na to sformułowanie, którego użył apostoł, trud miłości w 3 wersecie. Każdy z nas, kto ma brata, siostrę, męża, żonę, rodziców, dzieci, na pewno zdaje sobie sprawę, że to jest nieprzypadkowe połączenie trud miłości. Że czasem nie jest to łatwe, żeby kochać drugą osobę. I tak w dłuższej perspektywie czasem trzeba włożyć do tego jakiś wysiłek, tak? Żeby... Ja już nie mówię nawet o tym, że ktoś nam zrobił krzywdę, ale żeby w małżeństwie miłość nie wygasła, to tak w piecu, jak zapalimy raz rano i nie dołożymy do wieczora, to mało który piec tak da radę. Zazwyczaj trzeba dołożyć. I myślę sobie, że w jakiejkolwiek relacji, w której jesteśmy, czy to z mężem, żoną, czy gdziekolwiek, wymaga to takiego systematycznego dokładania do tego przysłowiowego pieca. I jest to czasem trudem. Ale też w Ewangelii Jana w 13 rozdziale czytamy słowa Pana Jezusa, 34 i 35 werset mówi: daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, i abyście i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. I 15 rozdział od 9 wersetu: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem. 2 razy Jezus powtarza: jak ja was umiłowałem. I myślę, że gdybyśmy tak hipotetycznie przyjęli, że Pan Jezus chodziłby po tej ziemi, ale nie byłoby w nim miłości do ludzi, to byłby tak jak wielu przed nim proroków, czy cudotwórców, czy ludzi, którzy byli, zostali zapisani, może niektórzy, niektórzy nie, niektórzy zostali zapomnieni, ale Jezus był wyjątkową osobą. I czytamy tutaj, że umiłował nas tak, jak jego umiłował Ojciec. I wiemy, że dlatego oddał życie za nas, dlatego poszedł na krzyż, dlatego, że nas po prostu kochał. Że zależało mu na ludziach i dlatego oddał swoje życie. Pierwszy list Jana, dzisiaj sporo mam wersetów, także wybaczcie mi, możecie myślę notować, ale nie wszystkim, no nie za nie wszystkim myślę, trzeba nadążać, także ja sobie będę pozwolę sobie czytać je po kolei. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 7 do 13 wersetu, mówią: umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga.
I każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za grzechy. Umiłowanie, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my powinniśmy się wzajemnie miłować. Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a Jego miłość jest w nas doskonała. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swego ducha. I to jest to, co czytaliśmy właśnie wcześniej, co mówił Pan Jezus, że potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, że się wzajemnie będziecie miłować. I słyszeliśmy tutaj wiele świadectw już na tym miejscu. Sami pewnie znamy wiele takich sytuacji, w których ludzie mówili, że zobaczyli w osobie, niewierzący człowiek zobaczył w osobie swojego kolegi, znajomego, kolegi z pracy, czy nawet obcej osoby, którą spotkał, zobaczył Bożą miłość. Albo będąc na zgromadzeniu, zobaczył, że ci ludzie się kochają. W jaki sposób to można zobaczyć, że ktoś kogoś kocha? Jak możemy zobaczyć? Znowu posłużmy się przykładem małżeństwa, że mąż kocha żonę. Idziesz już? Na przykład? To widać, nie? Tego się nie da. Nie da się tego ukryć na pewno w żadnej relacji, czy ktoś się lubi, czy się nie lubi, czy się kocha, czy się nie kocha. I może jesteśmy w stanie się uśmiechnąć do kogoś, kogo widzimy raz w miesiącu i powiedzieć: cześć, miło mi, fajnie cię widzieć, bo to nie wymaga dużego trudu, ale będąc z kimś codziennie, czy to z rodzeństwem, czy z dziećmi, rodzicami, czy z małżonkiem, nie jesteśmy w stanie tak zbyt długo grać, nie? Bo w końcu gdzieś coś nie wytrzyma. I to w relacji w kościele to też widać. I nam się może czasami nie wydaje, że czy spowszedniało to, czy w jakiś sposób przyzwyczailiśmy się do tego, ale ktoś, kto wchodzi z zewnątrz, widzi to. Powiem wam historię taką, mam nadzieję, że mam taką dalszą ciocię. Mam nadzieję, że nie będzie miała mi tego za zło, jeśli do niej to dotrze, ale myślę, że to nie jest jakaś tajemnica, także pochodzi ona z okolic Wrocławia i właśnie w jej rodzinie, jej rodzina była rozbita i ona miała taki obraz relacji męża i żony, że była cały czas kłótnia i tak to wyglądało. I kiedy poznała dalszy wujek swojego przyszłego męża i pierwszy raz przyjechali do jego rodzinnego domu, to stanęła jak wmurowana, bo weszła do domu i zobaczyła obraz żony, mamy od tego mojego wujka, która gotowała przy piecu kuchennym obiad, a tata głaskał ją po ręce i czytał jej Biblię, nie? To był taki dysonans z tym, co ona znała, że do dzisiaj to pamięta. To nie musi być aż tak duży dysonans, ale myślę, że jeżeli ktoś, kto nie doświadczył miłości w życiu albo potrzebuje tej miłości, bo każdy z nas został tak stworzony, żeby być w relacji z Bogiem. Pan Bóg tak stworzył człowieka, że musi być w relacji z Bogiem, bo inaczej zastępuje sobie to innymi rzeczami, które, no powiedzmy sobie szczerze, nie dają satysfakcji, bo czytaliśmy tutaj, że nawet
pełnia darów duchowych, rozdanie, dobroczynność, jakieś, wiecie, cokolwiek, nic nie daje. Nie osiągniemy w ten sposób nic. Potrzebujemy relacji z Bogiem. I człowiek, który nie ma tej relacji, który nie uporządkował sobie relacji z Panem Bogiem, który jest osobą niewierzącą, kiedy wejdzie do miejsca, gdzie ludzie kochają Boga i siebie kochają, to na pewno to zauważy. Możemy być tego pewni. I dlatego Pan Jezus mówił o tym wiele razy, żebyśmy się nawzajem miłowali. I Jan w tym fragmencie, który przed chwilą czytaliśmy w 4 rozdziale, jest bardzo, bardzo dosadny. On chyba taki był, taki bardzo konkretny. Później w kolejnym fragmencie 4 rozdziału właśnie 1 listu Jana od 20 wersetu też mówi, jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi swego brata, kłamcą jest. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazania mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. List do Rzymian w 13 rozdziale też mówi, że kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnia prawo. Gdyż to nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie w tych słowach się streszcza, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. I to też podkreśla Jezus, kiedy czytamy to w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, przychodzą do Niego z pytaniem, nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? A Jezus odpowiedział, będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do Niego podobne. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. I można by zapytać w takim razie, czemu nie ma dwóch przykazań, a jest ich 10? No ja tak patrząc po sobie, to myślę, że czasami trzeba mi kilka razy powtórzyć i wytłumaczyć dokładnie, żebym zrozumiał. Może dlatego. Ale wiemy na pewno, że te dwie rzeczy Pan Jezus podkreślił. To jest to, o czym mówiliśmy, że największym przykazaniem jest, żebyśmy miłowali Boga. I ja myślę, że tak czytaliśmy też wcześniej, z tej miłości do Boga wynika miłość do ludzi. Ona się nie bierze z nas, ale ona się bierze z Boga. To wyraźnie możemy czytać. I dlatego jeszcze 16 rozdział, troszkę dalej tego, co czytaliśmy, listu do Koryntian mówi, że wszystko, co czynicie, niech się dzieje w miłości. List do Kolosan, 3 rozdział od 12 wersetu mówi tak więc, jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. I w tym kontekście możemy wrócić myśl do tego fragmentu, od którego zaczęliśmy w pierwszym liście do Koryntian, w którym apostoł Paweł pisze, starajcie się usilnie o dary duchowe, o lepsze dary duchowe. Starajmy się, dlatego że wierzę, że Duch Święty ma dla nas przygotowane więcej niż jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić nawet, więcej niż nawet czytamy. Ale apostoł podkreśla tutaj i to jest po raz kolejny powtórzone w wersecie 1, 14 rozdziału, zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować.
Apostoł Paweł podkreśla to, wierzę, dlatego, że wie, jak bardzo potrzebni jesteśmy sobie nawzajem jako Kościół, jako bracia i siostry. Jak bardzo zależy na pewno diabłu, żeby nas rozdzielić, żeby nas skłócić, żeby nas pozbawić miłości do siebie. Tak samo jak zależy mu, żeby rozbijać małżeństwa i tą miłość, tą relację, która jest w małżeństwie, tak zależy mu, żeby rozbijać miłość, relacje, które są w kościele, w zborach, między braćmi, siostrami. I on też wie, że wyposażeni w to, co daje nam Duch Święty, możemy skutecznie odpierać te ataki, możemy skutecznie radzić sobie z atakami diabła. I dlatego apostoł wyróżnia te dary lepsze jako te, które służą zbudowaniu Kościoła. I odróżnia je od darów, które służą naszemu zbudowaniu, tak? Bo czytamy też dalej, że owszem, modlitwa w językach i apostoł też do tego zachęca. Także nie chcę, żebyście mnie tak, mówię jeszcze raz, źle zrozumieli, że ja w jakiś sposób umniejszam któremukolwiek z tych darów, które mamy dla nas przeznaczone. Właśnie myślę, że powinniśmy to o to jeszcze bardziej zabiegać. Ja w swoim życiu na pewno jeszcze mogę więcej zrobić. Ale apostoł wyróżnia tutaj te dary, które służą naszemu zbudowaniu, od tych darów, które służą zbudowaniu społeczności Kościoła, braci i sióstr, tak? Bo czytamy właśnie, że jeżeli ktoś modli się językami, no to tylko siebie buduje. A jeśli jeszcze wykłada te języki, to już zbór buduje. Jeśli prorokuje, to zbór buduje. I dlatego właśnie taki nacisk na dar prorokowania. Nie chcę na nim, bo ja jakby nie jestem teologiem, także nie chcę się za dużo na tym skupić, ale też myślę, że powinniśmy zastanowić się dobrze nad tym, co oznacza dla nas dar prorokowania, bo ja wiele razy w swoim życiu patrzyłem na to w ten sposób, że dar prorokowania to jak ktoś wyjdzie, jakiś piorun trzaśnie, coś spektakularnego stanie i ktoś powie tak, mówi Pan, wszyscy padną na ziemię i zaczną pokutować i nie wiadomo, co jeszcze się dzieje. Tak czasami w mojej głowie jakby rysował się dar prorokowania, tak? Że to jest coś takiego super wielkiego, tak jak czytamy o Elizeuszu, Eliaszu i też. Ale dar prorokowania, to wiemy, że to słowo oznacza też zachęcanie. Duch Święty mówi czasem do nas coś, co powinniśmy powiedzieć drugiej osobie, nie jako wskazówkę na 20 najbliższych lat jej życia i nie wiem, jakąś wielką rzecz, ale po prostu coś, czego potrzebuje tego danego dnia. W tym danym dniu Duch Święty pokazuje nam słowo i pokazuje nam cel, dla którego nam pokazał to słowo, osobę, do której to słowo ma dotrzeć, dlatego że On dobrze wie, że ta właśnie osoba w tym dniu potrzebuje, żeby do niej podejść, żeby jej to powiedzieć, dlatego że z czymś sobie może nie radzi. Czegoś jej brakuje. Może potrzebuje wsparcia w jakiejś walce, którą przechodzi. Może czuje się sama po prostu. Przychodzi któryś raz 50, 100 osób na sali, a ja siedzę i nikt ani się do mnie nie odezwał, ani mi nic nie powiedział. Ktoś mi rękę podał. No, to już było coś. Uśmiechnął się do mnie. Ktoś jeszcze powiedział, że odczuł w swoim sercu, że powinien mi słowo przeczytać, jakiś fragment. Nie doceniamy, myślę sobie, tego, co Duch Święty chce przez nas robić.
I ja myślę, że powinniśmy się uczyć. Powinniśmy słuchać tego, co do naszego wewnętrznego człowieka, jak to kiedyś pastor Michał mówił, do naszego serca, do naszej duszy, co do nas mówi Duch Święty. Nie czekać na spektakularne rzeczy, które się może będą działy w naszym życiu, a długo, długo wcześniej nic, ale budować to. Czekać na to, co Duch Święty chce przez nas zrobić, co, do kogo chce Duch Święty nas posłać, w jaki sposób Duch Święty chce, żebyśmy coś powiedzieli albo coś zrobili. Nie wiem, czy mieliście taką sytuację, że była wam potrzeba po prostu, żeby ktoś was złapał za ramię albo przytulił, albo usiadł i porozmawiał, albo zaprosił na obiad. Ja nie mówię, że zaproszenie kogoś na obiad to jest dar prorokowania teraz, żebyście mnie nie zrozumieli, ale mówię o tym, żebyśmy się uczyli. Jak mój syn uczył się jeździć na rowerze, to przez pierwsze 3-4 miesiące byłem załamany, bo no nie potrafił utrzymać równowagi w ogóle. No i gdybym machnął ręką, dobra, nie nadajesz się na rower, nie ma szans, nie? Może pływanie, nie? Ale powolutku. Przewrócił się jeden raz, drugi raz się przewrócił, przejechał parę metrów. Minęło parę tygodni, parę miesięcy i śmigał już. I teraz już mi tylko ciężko dogonić. A my oczekujemy tego, że wsiądziemy na rower pierwszy raz i pojedziemy na Tour de France. Ja tak czasem oczekuję, także nie zrozumcie, że do kogoś mówię personalnie. Ja tak czasem oczekuję, oczekiwałem i czasem tak oczekuję. A nie próbujemy robić tych małych rzeczy, bo Słowo Boże mówi, że jeżeli ktoś będzie wierny w tych małych rzeczach, to wiecie, to będą mu powierzone większe. I do tego was chciałem dzisiaj zachęcić, żebyśmy zabiegali o miłość i gorąco pragnęli duchowych darów. A najbardziej tych, które wypływając z miłości będą budować tych, którzy są wokół nas. Czy to w domu, czy w pracy, czy na grupie domowej, czy na spotkaniu sióstr, czy braci, czy podczas próby uwielbienia, czy podczas nabożeństwa. Bo to jest przykazanie, które nam zostawił Pan Jezus. Ojcze kochany, ja chcę Ci podziękować za to, że Ty masz niesamowitą cierpliwość do nas. Do mnie masz niesamowitą cierpliwość, Ojcze, i że nie zostawiłeś mnie, kiedy sobie z czymś nie radziłem, ale podnosiłeś, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że Ty posłałeś do mnie ludzi, którzy pełni miłości, pomagali mi się podnieść, którzy mnie wspierali, którzy czy dobrym słowem, czy uczynkiem pozwolili mi pójść dalej. I wierzę, że każdy z nas jest i może być taką osobą, która w miłości będzie usługiwać drugiej osobie, bratu czy siostrze, ojcze. Wierzę, że każdy z nas, każdego z nas Ty wyposażasz. Każdemu z nas dajesz to, co akurat potrzebujemy w danej chwili. Wszystko to, tą całą pełnię, którą Ty przewidziałeś, Ty masz dla nas, ojcze. I wierzę, że na odpowiedni moment, kiedy tego będziemy potrzebowali, kiedy wykażemy zaufanie Tobie i damy Ci się poddać, Ojcze, to Ty nas wyposażysz. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, za to, że Ty jesteś dobrym Bogiem, że Ty nas tak bardzo kochasz, Panie Boże, i nie zostawiasz nas samych, że nas tak bardzo kochasz i chcesz, żebyśmy się przybliżali do Ciebie też, do tego obrazu, który Ty nam, Panie Jezu, zostawiłeś. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za ten czas dzisiejszy. Ja proszę Cię o to,
abyśmy mogli być coraz bardziej do Ciebie podobni, Ojcze mój. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoje pouczenie. Dziękujemy Ci za Twoje zachęcenie. Tobie oddajemy za wszystko chwałę. Amen.